Dzień dobry moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Jak słyszycie, troszeczkę mam chrypkę po dwóch dniach komentowania turnieju. Głosik zaczyna mnie troszeczkę zawodzić, ale mam nadzieję, że damy radę. Dzisiaj przychodzę do was z kolejną, trzecią częścią komiksu, tak zwanego komiksu Harmony. Jest to komiks, który dotyczy oczywiście świata muzycznego, tudzież świata określonego w fabule League of Legends jako świata KDA, natomiast ten świat się tylko z KDA nie składa. Poprzednie dwie części, które sobie omawialiśmy, które tutaj razem sobie przeglądaliśmy, dotyczyły oczywiście zespołu KDA oraz Serafin, nawet bym powiedział bardziej Serafinki, która ma się pojawić w League of Legends jako grywalna postać. Co ciekawe, znaliśmy z przecieku jej dwie umiejętności. Ja, że tak powiem, nie wydały mi się one aż takie, nie wiem, prawdopodobne. Jak zobaczyłem później jeszcze cały skillkit, podobno niedawno wyciekł, zobaczyłem go i tak wydał mi się trochę za silny i tak coś mi tu nie pasowało, dlatego o tym materiału na razie wam nie robiłem. Czekam sobie, aż będzie, może jak się ta bohaterka pojawi na PB, też taka ciekawostka, powinna się chyba niedługo Samira pojawić już na normalnych serwerach. W każdym razie, wracając do komiksu, chciałem zrobić wam omówienie tego komiksu. Chciałem bardzo na polskiej wersji i przeczytałem cały na polskiej wersji. I ja teraz cały czas scrollowałem, jakby co, ja cały czas scrolluję w tym momencie. Myślałem, że może ten biały ekranik to jest jakaś część fabularna tego komiksu, że gdzieś tam chwileczkę będzie ta biała część i później coś się tutaj pojawi. No, nie zdarzyło się tak, z racji tego, że ten komiks w języku polskim niestety jest popsuty, ponieważ żadna grafika praktycznie, no chyba żadna w ogóle się tutaj nie wczytała, więc nie wiem jak to się stało, dlaczego tak się stało. Być może ten komiks jest zrobiony w taki sposób, że są grafiki, a na to są nakładane po prostu dymki, ale sprawdzałem sobie w źródle strony, jak to wygląda. Wydaje mi się, że po prostu jakiś błąd się tutaj wkradł, że tych grafik nie ma i będziemy sobie dzisiaj omawiać to na komiksie angielskim, który też, co ciekawe, wydaje mi się, że kilku tam animacji brakuje. W każdym razie ten komiks nie jest w zasadzie ani o KDA, nie jest w zasadzie o Serafince, jest o fance tego zespołu, może nie do końca tego zespołu, tylko o fance Evelyn. Przelecimy sobie ten komiksik razem, ja tutaj może rzucę jakąś ciekawą rzecz, która być może wam umknęła, być może nie. Tutaj mamy retrospekcję, bo jest to 2018 rok i to jest właśnie ta fanka Evelynki, gdzie tutaj jest napisane, że kiedy pierwszy raz się ta pioseneczka pojawiła, rozwaliła mi głowę. Jest takie ładne określenie w języku angielskim, blew my mind. I od razu tutaj mamy oczywiście, przepraszam, to jeszcze chrypa mnie trzyma od turnieju. Oczywiście tutaj mamy teledysk KDA, chodzi o tą pioseneczkę i ta dziewczyna tutaj, ona śledziła karierę Evelynki dużo, dużo wcześniej, nie znamy jej imienia niestety, ponieważ Evelynka, jeżeli nie wiecie, mało osób wie w zasadzie cokolwiek o innych światach w League of Legends, w tym świecie muzycznym. Jeżeli chodzi akurat o Evelyn, to w tym świecie muzycznym wcześniej jakby jej kariera zaprowadziła ją do innych zespołów, ale z racji tego, że ona jest takim typem takiej, nie chciałbym nazwać pudelkowej gwiazdy, bo to może nie do końca to oddaje, ale takiej gwiazdy, która ma taki swój charakterek, że jest taką typową gwiazdą, że może czasem się uważa jako lepsza od innych, tego typu rzeczy. Taka, no, może nie rozpieszczona dziewczyna, bo to może też bym trochę przesadził, ale myślę, że mniej więcej rozumiecie, o co chodzi, i ona przez swój charakter nie była w stanie dogadać się z zespołami, w których była wcześniej. Nazw tych zespołów, czegokolwiek związanego z nimi, nie znamy i nic o tym nie wiemy, więc po prostu polecę dalej. Wiemy, że Ari też w tym świecie miała karierę solową, stąd chociażby skin w grze Popstar Ari, i tutaj widzimy, że a tutaj nagle Evelynka pojawiła się z Ari i z dwiema nowymi gwiazdami, tak? I tutaj też pojawił się ten teledysk, ta piosenka, nie wiadomo skąd nagle
i świat oszalał, tak jak również bohaterka naszego komiksu. Tutaj widzimy no fanka, wiadomo, jakieś wycinki z gazet, tego typu rzeczy, samochód rajotowy. Co ciekawe, to mogę wam powiedzieć teraz przy okazji, a propos tych samochodów, że Ewelinka jako gwiazda w tym świecie, jej hobby to kolekcjonowanie szybkich samochodów. I jak się dowiadujemy z tego komiksu, ten samochód rozpędza się do 100 km na godzinę. Tak było w polskim, lecz w angielskim jest oczywiście do 60 mil na godzinę w 2,5 sekundy. Także no, fajne autko. No tutaj oczywiście no, zachwycona jest ta dziewczyna, tutaj w ogóle koleżanki, no, zakładamy, że ona tutaj chodzi do szkoły, tak? Widzimy, że koleżanki tutaj, no ubierają się jak Evelyn, tak? Ewidentnie tutaj ten, nie wiem czy to się jest top, ja się nie znam na takich rzeczach, więc przemilczę to po prostu, ale no okularki też wiadomo, dokładnie takie jak Ewelinka ma, czy ona tutaj ma, wiem, że w teledysku ma, no tutaj ich nie ma, ale w teledysku ma. No dobra, swoją kwestię wypowiada Kyle, jeden z ziomeczków, który najprawdopodobniej, no raczej chodzi do szkoły z tymi trzema fankami Evelyn. Ona mówi, że on tak je trochę wyśmiewał, natomiast ona tutaj sobie myśli w głowie, że niektórzy tego nie rozumieją. On tutaj zwraca uwagę, że no mają obsesję. To już wy ocencie, czy takie coś, takie upodabnianie się do swojego idola, to czy jest to coś złego, czy coś dobrego, że tak powiem w waszej kwestii rozmyślaniu zostawimy i polecimy sobie dalej. Tutaj oczywiście on się kłóci, że Ewelinka jest warta obsesji. Mówi, okej, dziwaki, że uwielbiają Ewelin tutaj. No, wiadomo, ze zdenerwowanymi kobietami się nie zadziera. Kyle tutaj nie do końca to rozumie. I tutaj też chyba jest, wydaje mi się, że to jest kadr, w którym brakuje po prostu jakiegokolwiek obrazka. Niemniej przejdźmy dalej. The Diva was making new music. I oczywiście Diva to jest określenie Ewelinki. Ona jakby była taką divą świata show biznesu, nazwijmy to, więc ona tak również jest w tym świecie czasami określana i z tego co wiem, sama siebie też tak określa. No i tutaj mamy informację, fanka Ewelinki myśli sobie, że no przecież ona robi nową muzykę, prawda? I to była najważniejsza rzecz, prawdopodobnie dowiedziała się to z jakiegoś wywiadu. Nasza fanka nie może się doczekać tego nowego czegokolwiek od w zasadzie KDA, prawda? No i tutaj mija listopad 2018 roku, grudzień 2018 roku, styczeń 2019 roku i cały czas nic się nie dzieje. Pojawiają się, zakładam, że to są kartki z miesiącami, tak? Marzec, kwiecień, maj, czerwiec. No i tutaj są jakby artykuły, które pojawiają się na różnych portalach. Gdzie jest KDA? Ewelin unika pytań. No i tutaj oczywiście zawał naszej fanki. Tutaj na jakimś Fashion Week Ewelin była widoczna. Gdzie jest KDA? I też mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że jeżeli chodzi o Ewelin w świecie KDA, ona miała swoją grupę przyjaciół i też być może jest to taki easter egg, takie nawiązanie, nie jestem do końca przekonany. Być może Ewelin używała, znaczy nie odpowiadała na te pytania, które gdzieś tam w tym świecie jacyś reporterzy czy dziennikarze jej zadawali, z racji tego, że ona za wszelką cenę chciała jakby uchronić swoich przyjaciół od jakby tej tam sławy, tych wszystkich paparazzi i tego typu akcji, więc dlatego być może jest tutaj jakieś nawiązanie, nie wiem. Gdzie jest KDA oczywiście? Tutaj chyba nie wiedzieliśmy tego wcześniej, że Ewelin miała w ogóle swój własny zapach o nazwie Passion, czyli pasja, co generalnie bardzo fajnie pasuje do Ewelinki jako bohaterki z uniwersum League of Legends, no bo wiemy, że no może nie pasja, no ona jest demonem agonii, prawda? Ona ma tytuł w grze Uścisk Śmierci, jeżeli mnie nie myli, ale myślę, że faceci, którzy się w niej zakochiwali, w cudzysłowie zakochiwali, no to być może nazwa pasja bardzo by do tego, bardzo do Ewelinki pasuje. To już wy musicie
ocenić. No tutaj, nie wiem, to face palm to jest bardziej taki back palm, chyba że na plecy się wyrzucasz, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Tutaj jakieś sekretne występy, tutaj Evelyn jest określana już jako duch, co nie. O, i to jest w ogóle też ciekawe, na ten fragment chciałem wam zwrócić uwagę. Evelyn widziana z nowym facetem na premierze filmu Sunfire bodajże. Ciekawe, bo Sunfire jest to jeden z przedmiotów w League of Legends. Left alone, her guest missing. Co jest ciekawe, wygląda na to, że ona wyszła z tego filmu, albo ogólnie po prostu jej gość później zaginął. Wiemy, że w uniwersum muzycznym, czytaj uniwersum KDA, w świecie ligolegendowym, w którym te skórki się pojawiają, w którym żyją w cudzysłowie, jest bliżej temu uniwersum, mam wrażenie, do naszego normalnego, czyli ziemskiego, niż do ligolegendowego. Natomiast na przykład, bo wiemy, że chociażby Kai'Sa, przynajmniej na razie, bo być może ta seria komiksów coś nam tutaj zdradzi, ale że Kai'Sa tak naprawdę jest normalną dziewczyną, ona bodajże jest tancerką, jeżeli mnie pamięć nie myli, i jej elementy, które w normalnym League of Legends pokazują, że ona jest spaczona pustką, znaczy może nie spaczona pustką, tylko gdzieś tam ten pancerz pustki jest widoczny na jej ciele i jest integralną jej częścią. Tutaj w tym świecie tego w ogóle nie ma i to są jej, jak ja to rozumiem, elementy sceniczne. Natomiast tutaj to jest bardzo fajne nawiązanie do świata runeterańskiego, do normalnego świata League of Legends, że Evelynka jest w normalnym świecie demonem agonii, w sensie runeterańskim, w League of Legends normalnym, jest demonem agonii, który oczarowuje płeć w cudzysłowie brzydką, czyli nas, mężczyzn, po to, aby cierpieli oni jak najdłużej w agonii, ponieważ Evelynka jako demon daje jej to bardzo, bardzo dużo satysfakcji. To tutaj jest taka ciekawostka, że Evelynka była w związkach, albo może związała się, może miała też znajomości, czy po prostu wychodziła w towarzystwie innych gwiazd, czy innych osób showbiznesu w tym świecie, którzy zaginęli i nigdy nie zostali odnalezieni. Więc tutaj jest taki fajny easter egg do normalnego League of Legends. No i tutaj też jest to nawiązanie, że left alone, her guest missing. Więc być może Evelynka w tym świecie ma jakąś mroczną naturę, co by mnie wcale nie zdziwiło, no bo byłoby to nawiązaniem oczywiście do normalnego League of Legends. Mijają miesiące i lata, aż 2 lata minęły, a tu nadal niczego nie ma, no i nasza fanka tutaj dzielnie wierzy, że coś nowego z KDA się pojawi. I to jest też ciekawe, tego nie wiedzieliśmy bodajże wcześniej, że kariera Evelynki wyglądała w taki sposób, że ona pojawiała się i znikała, trochę jak magik. No i tutaj nasza fanka dostrzega auto Evelyn, poznaje po rejestracji, która nazywa się Diva, mówi, że no way, to jest niemożliwe, no i podąża za tym samochodem. Ciekawi mnie, w jaki sposób zdążyła na rowerze za sportowym samochodem, ale nie rozkminiajmy tego, zostawmy to, być może po prostu gdzieś tam za zakręt, zaraz tam był skręt i po prostu wystarczyło taki kawałeczek pojechać, byłoby to bardzo logiczne. Tutaj chyba kolejnego kadru brakuje, mi się wydaje, chociaż ciekawe, że tutaj ten dym na tą drugą część kadru wchodzi. Nie wiem, dlaczego tak się tutaj dzieje. Jakieś błędy być może się tutaj wkradły. Może to są jakieś elementy historii, których mamy nie poznawać, które będą rozwiązane w następnej części. No nie wiem, to wydaje mi się, że to po prostu jest jakiś błędzik bądź niedopatrzenie. No i tutaj Evelynka podjeżdża do klubu, do którego wchodzi. Fanka jest przekonana, że to jest auto Evelyn. No i tutaj jest to, co mówiłem, 0 do 60, no zakładam, że mil na godzinę, bo w polskiej wersji było 0 do 100, więc wiadomo, do 100 km na godzinę w 2,5 sekundy. No i tak dalej, tam różne wyposażenie i stwierdza, że to na pewno jej samochód. Chce ona wejść do klubu, niestety no nie da rady, no bo klub jest od 21 lat, no i ochroniarz każe jej wrócić za 5 do 6 lat. Oczywiście ona jest zirytowana, no gdyby miała się poddać tak łatwo. No i tutaj oczywiście podsłuchuje.
Wiem, że ona tam jest. No i od razu już tutaj dźwięk otwierania drzwi. A w ogóle byłoby to mega śmieszne, jakby okazało się, że ta babeczka młoda tutaj to jest Samira. Tak teraz sobie myślę, że to by było mega zabawne, jakby Riot rzeczywiście gdzieś tam jeszcze, jako że Samirka wychodzi, no w zasadzie chyba już dzisiaj, bo nagrywam to w poniedziałek, więc powinna dzisiaj się pojawić, jakby to była Samira. To by było mega, mega interesujące, jak Riot by wplótł ją do tego świata muzycznego. To by było bardzo fajne, jak Samira ukazana jako taka fanka Ewelinki. No i tutaj drzwi się otwierają, ona wpada w ogóle do śmieci, wychodzi Ewelin, też wielce, wielce wysoka. Daje znak zapytania, ona oczywiście to usłyszała. Wychodzi, prawdopodobnie wychodzi z jakimś swoim menadżerem, czy z kimś, z kim po prostu ma jakiś kontrakt, czy chciałaby mieć kontrakt. Nasza Samirkowa, przepraszam, Samira? Tak, Samirkowa, Samirka Seraf, już mi się to zaczyna mieszać, że to jest naprawdę ona. No i ten tutaj facecik mówi, że twój mały eksperyment nie wyprodukował nic nowego w przeciągu 2 lat. I co tutaj można powiedzieć? No na pewno Little Experiment, czyli Your Mały Experiment, Your Little Experiment to jest oczywiście zespół KDA. No i mówi, że jesteśmy, przecież oboje wiemy, że jesteś większą gwiazdą niż cała reszta KDA. No nie wiem, aż tak popularności tych gwiazd w zespole, w świecie KDA nie znamy. Mi się wydaje, chyba że jednak tam najpopularniejszą gwiazdą jest Ari, z racji tego, że ona już no była gwiazdą popu, ona tam jakieś też nagrody zdobywała, jak była jeszcze w teorii w skinie popstar Ari, tak to ujmijmy. Ten facet mówi cały czas, że twój głos nie powinien gubić się w grupie głosów. Natomiast Ewelinka, widać, że ona jest taka, no tak jak mówiłem wcześniej, po prostu powiedzmy: oj, biedny mały człowieczku, nie masz zielonego pojęcia, co KDA szykuje. No my wiemy, że KDA szykuje cały album, także no tutaj my wiemy troszeczkę więcej niż ten gościu. Wiemy to, co ma na myśli Ewelin, wiemy, że już się The Baddest pojawiło, czekamy tylko na resztę albumu. Jestem tylko ciekawy, czy rzeczywiście całe 2 lata Riot Games wraz z artystami odpowiedzialnymi za muzykę KDA, czy rzeczywiście pracowali nad tym 2 lata. Dobra, i tutaj mamy fajne nawiązanie do gry. I know you want me. Po polsku brzmi to: wiem, że mnie pragniesz. Jeżeli mnie pamięć nie myli, jest to kwestia, którą wypowiada Ewelin w momencie, kiedy ją spikujesz i zalokujesz w pokoju przed jakby startem gry. Tak mi się wydaje, tak? I know you want me. To nie jest przy banie chyba. Nie, to jest chyba przy piknięciu. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, poprawcie mnie. Wiem, że mnie pragniesz, ale jednak tego nie podpiszę. Natomiast facet mówi, że chciałbym tylko, abyś o tym pomyślała. I tak sobie stwierdziłem, że ten facet wygląda trochę podobnie jak ten Kyle z początku, nie? Ewelinka mówi, że to jest niezbyt miłe, żeby szpiegować. Ona sobie myśli: o nie. Już oczywiście pot ściekający z czoła. Ewelinka tutaj patrzy, jak jej fanka wychodzi ze śmietnika. Takie, no takie trochę zabawne. Jeszcze się przewraca ze stresu. Ewelinka patrzy na jej okulary. Nasza fanka Samira. A w ogóle, to mnie, teraz tego zauważyłem. To jest jakieś nawiązanie do... Czekaj, to było wcześniej gdzieś? Tu nie widać. To jest jakieś nawiązanie do Simsów? Czekaj, to jest ten śmietnik? Nie, no nie ma nic takiego. W sensie, nawiązanie do tych diamencików, które w grze The Sims występują nad postacią i odzwierciedlają ich ogólną, jakby to powiedzieć, realizację ich potrzeb, czyli ogólny w sumie nastrój. No i ona tutaj, nie wiem, czy to jest nawiązanie, ale to wygląda jakby tak, no, nie za dobrze się z tym czuła teraz. Ona się tu tłumaczy, mówi, że o, jesteś Ewelin. Ona mówi: no tak, jestem tego świadoma. Oczywiście mówi, że co, ten top,
Chyba dobrze powiedziałem wcześniej, że to jest top. I te okulary, tak bardzo 2018 rok, moja droga. No, wiadomo, Ewelinka już wyewoluowała z tego, co z tego, że tak się ubierała w 2018 roku, ale teraz jest to niemodne. A ona sobie myśli, że po prostu just end me, czyli coś na zasadzie już skończ ze mną, czy coś takiego. Ona tutaj sama w ogóle, to jest ciekawe, opuściła sobie Evelyn niby przypadkiem okulary, ale jednak nie, być może zatęskniła do tego stylu. Ona mówi, że wierzy, że to jest moje. Być może Evelynka tutaj stwierdza, że za bardzo jej się styl zmienił, nie wiem. Mówi też, że takie naśladownictwo jest pochlebiające, natomiast ważne, żeby każdy miał również swój głos, więc nie wiem, czy to można tak interpretować, ale ja mam takie wrażenie, że możemy mieć, tak jak Akali pokazała się w tym pierwszej piosence KDA ze swoją rapową solówką, tak tutaj i to był taki chyba najbardziej znamienity moment tej piosenki, mi się wydaje, może nie znamienity, tylko taki charakterystyczny. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Ewelinkę, może jest to taki spoiler, że będzie miała ona jakiś swój taki fragment jak Akali? Nie wiem. Zobaczymy. Then you'll never get lost in group. Aha, że nie zgubisz się w grupie. W sensie, żeby mieć swój własny styl. O to chodzi, dlatego to jest też nawiązanie do tego, co mówił wcześniej ten facet, z którym ona miała tam kontrakt podpisać. Ona bierze sobie okulary Evelyn. Oczywiście jest podjarana, wiadomo. Jest już sobie w szkole, jest zmieniona. Przychodzi Kyle, mówi, co? Zaprzestałaś swojej obsesji o Evelyn? Ona mówi, whatever, Kyle, odczep się. O, i tutaj przychodzą koleżanki. Tutaj oczywiście one są już 2 lata starsze, cały czas ubierają się tak jak Evelyn praktycznie. I o mój Boże, KDA wypuściła nową piosenkę. Oczywiście chodzi o The Baddest. Wait, i tutaj mówi, co niemożliwe, mówi Kyle, no i tutaj jest podłapany, że on mówi, nie, no w sumie nieważne, że też jest fanem, i tutaj też chyba coś uciekło, co to miało być, nie, ja po prostu żartuję, robię sobie z was jaja, i one mówią, że jesteś słabym kłamcą i zawsze wiedziałam, że jesteś fanem Evelyn, Kyle, no nie, nie, w sumie tam jedna piosenka była fajna, ale nie ma to znaczenia. No i tutaj wydaje mi się, że całego kadru tutaj jednak mimo wszystko brakuje. No i tutaj mamy koniec. No taki komiks aż nie tak dużo wnoszący. Natomiast jest to taka moja mała tradycja, żeby jak wychodzi nowy komiks, żeby sobie w taki oto sposób wam go przedstawić. Jestem ciekawy, co myślicie. Możecie napisać, czy chcielibyście właśnie poznać historię innych zespołów, innych członków zespołu KDA, właśnie Akali, bardziej Ari czy Kajsy. I to tyle. Bardzo pięknie wam dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.